Kamil ma wreszcie swoją szansę na sukces. Pomalowanie felg powinno pozwolić mu odzyskać szacunek kolegów do jego zdolności manualnych. Grzesiek jednak, zanim zaufa, najpierw musi pokazać, jak to zrobić. Grzegorz Duda w swój ruch ręki, właściwie nadgarstka, wzorował na tańcu. O! Teraz musimy pozostawić to do przyschnięcia, nie do wyschnięcia. Wtedy on będzie miał się gdzie kleić i możesz zacząć wylewać dopiero lakier, wiesz? Grzesiu Duda zaproponował mi poradnik. Kamilku, teraz pokazuję i objaśniam, jak pomalować felgi. No bo oczywiście wszyscy wiemy, że felgi to jest bardzo ważny element każdego samochodu, szczególnie rajdowego. Spróbuj teraz od tyłu. Tak. I tyle. Wystarczy. Ma nie być widać. To ma być tylko powłoka delikatna. Kamil dzisiaj się wziął do roboty naprawdę i miał jakieś takie 15 minut swojego świata, natomiast wziął się do roboty, działa. Zdany egzamin wstępny z malowania daje Kamilowi dopuszczenie do drugiej klasy podstawowej szkoły mechanicznej. W ramach nagrody pomoże przy wyklejaniu dachu. Tutaj pojawił się Roni, przykład innego ojca. Ojca, który bierze mnie do siebie i mówi: Kamilku, próbuj, spróbuj, odważ się, ja ci pokażę. Nie tylko będę krzyczał, ale również będę twoim wzorem. I co? I co, Grzesiu Duda? Właściwie tu co? Udało się? Udało się. Dach tak oklejony. Ole, klasa i szyk. Możemy jechać na Warszawkę.